Witam wszystkich hodowców. Wczoraj tam paru miałem zapytania po, w sumie po wczorajszym filmie. Dzisiaj nawet pan do mnie zadzwonił i on tam widział ten mój film i go zainteresowało ta cebula i ocet jabłkowy. Tylko każdy by to zrozumiał, bo pan dobrze, że zadzwonił, się zapytał. Jak się mówi, tak jak ja robię, to ja robię, jak się mówi, na przykład z młodymi mam teraz 200, nawet 20 gołębi, bo młodych mam 50 obsadzonych, to na przykład nie można więcej, jak tak 35 gołębi plus minus jedzą, każdy umie liczyć 30 gram, 35 plus minus kilo, to na kilo, jak się mówi, te moje zupy, co ja tam wczoraj pokazałem, ten czosnek, cebula, tam ocet jabłkowy, ja tam nawet wody dolewam, to można 2-3 dni tam w lodówce trzymać na przykład. Ale najlepiej za dużo nie robić, na 2 dni. Dobra łyżka czubata, jak tam jest nawet trochę wody dolano, to można podawać na przykład na kilo 2 łyżki. A wiadomo, jak tylko sam ocet, sama cebula, każdy to zrozumie. A tam kiedyś, kto moje filmy obserwuje, to już każdy to powinien zrozumieć czy widzieć. Daje na przykład jedna cebula plus minus taka jak kurze jajko na 100 gołębi. Nieważne, czy to czerwona, czy biała, wiadomo. Czerwona lepsze ma działanie, a biała też jest dobra, ona ma tam, no nie będę się wypowiadał, nie jestem jakiś tu doktor, czy jakiś tam lekarz, czy witrynarz, ale ona ma tam wszystkie, w sumie poczytać, nie trzeba tu być fachowcem, jak się mówi. To moja karma, zwykła z Polski, tania, z Opolu, Eska i tam jakaś pierzeniowa, czy lotowa, tam tanie, tam jak się mówi, ja patrzę tanie, tam nie ważne. Owiec podstawa, nie wiem, tam dobre kilo czy półtora, tak żeby się mówi. Dwie cytryny na wiadro wody, jak się mówi, plus minus 200 gołębi. Tak samo ma dobre działanie, na pewno nie gorsze jak ocet jabłkowy. Jutro pójdzie na karmę, organo, ropa B, organo, płynie. Moje ogląda filmy i te wie. W sumie wiadomo, za dużo też nie ma co dawać. Jeszcze koniec tygodnia. Ja zazwyczaj jak coś daję, to zazwyczaj po 2 dni na przykład, nie? Także na takie cytrynie, jak pan mnie ogląda, pozdrawiam pana, pan z Krakowa bodajże był. Pan mówi, że w życiu jedynki nie miał, a w tym roku, czy tam w tamtym roku pan na cytrynie odładnie się ogląda filmów i pan jedynkę zrobił. Jeszcze nawet było, nie będę kłamał, ale chyba 2-3 minuty wyprzedzenia, co pamiętam. Nie trzeba, jak się mówi, za... To wiadomo, trzeba dać, tak samo ja nie powiem, że tam na tym tylko lecę, Plamin Forte też daje. Ale się mówi, ja na cebuli i 9 jedynek zrobił w roku. Wiadomo, ja to robię raz dziennie, żeby to każdy zrozumiał. Raz dziennie karmię młode, chyba kiedy młode pokażę, się tu nie będę falił, powiedzą, ładna się chwali. Na cytrynie, noc, takie naturalne, wiadomo. Jak pójdę na loty, ale na razie nie widzę potrzeby, gołębie latają. U nas to zaraz ciemno widać po chmurach. Zaraz będzie deszcz padał, prawdopodobnie. Cały weekend nadają, chciałem wywieźć, ale... Jedne wywożę, drugie nie wywożę, ja tam też nie wywożę, ale z dwa razy tam po 30 km, czy tam po 20 wywiozę. Czym to pomoże, nie pomoże, ja tam nie mam czasu, bo ja pracuję od rana do nocy. Tylko się wieczorami zajmuję, to jest hobby moje. Ale jak się mówi, dobre gołębie, to nieważne, taka karma z Polski, Eska, z Opolu i tam. Jeszcze miałem szczęście, zimę, w Dortmundzie zamówiłem. Na wystawie to jeszcze po 15 euro, a teraz to już 19, 20 tam. Tu słonecznik kuskany, w sumie tam
Wiadomo, ja tam dosypuję. Kupię trochę gritu, trochę tego. Jak na wsiąknie. Nie ma cudu. Dobre gołębie se radzą i nakarmię tam. A w sumie wchodzę, żeby obić se, poczytać cytryny i magnes i potas i tak samo ich w oczy, czy w cebuli też jest. O, zaraz wam pokażę obok. Bezłada, gada, tu, kombinuje. Dawał, jak się mówi, nie będę gadał, jakie środki. To w życiu takiego kału nie było. Ja zaraz wam pokażę na tych, o, normalnych, naturalnych. Wiadomo, może nie do końca, ale zobaczcie, jaki kał tam, bo nie będę wierzyć. Bezłada tam gada. O. Tu gołąbki latają. Drugi tydzień, albo trzeci nie sprzątano, ale to nieważne tam. Proszę bardzo. Proszę. Suche. Nieważne, tu czy tu. Tu nic nie kombinowane, nie czary mary. Dwa tygodnie nie sprzedałem, nie dzień, nie dwa. Następna. Tu. Nie, to jest ciemna. Nie mam tego. Co wam tu pokazać? Zioła, nie zioła, tu kraty, tu. To powiedzą to, że tu kombinowano, nic nie kombinowano, tu. Kraty sobie sprzątałem ostatnio, 3 tygodnie temu, tu. I tu mówię tam. Tak ma wyglądać, reszta to wszystko bajery tam. Gołębie trzeba mieć dobre i zdrowe. Tak, żeby były na tyle. Pozdrawiam. Do słyszenia. No, także nie kombinować, także każdy zrozumiał, że tej zupy, co ja mówię, czosek, cebula, ocet zrobić, nie mówię. Można dać mi półgłówki na przykład na... Żeby każdy zrozumiał, na przykład 3-4 ząbki na przykład na 100 gołębi. Czosku. Co tam więcej? Jedna cebula, czy tam półtory cebuli, takie nie za duże, kurze jajko. Jak jedna większa, to jedno. Na 100 gołębi na przykład to plus minus 100 gołębi 3 kila i je. To żeby nie dać więcej jak 4 łyżki odczepkowego, żeby każdy to zrozumiał. Bo z tego tam nie chcę nic gadać, ale z panem rozmawiałem, to pan tak do końca mnie nie zrozumiał. I chciał bodajże chyba setkę tego odcu chyba dać na 120 gołębi. Ale także pana pozdrawiam. Dobrze pan zapytał się, pan błędu nie zrobi. Wiadomo, bo głupi błąd za dużo damy tak samo jak i my. Jak to się mówi, nawet nie będę tu się wymądrzać, albo jak ja słyszę niektóre propolis mówi, że to na alkoholu, no a na czym ma być propolis? Jak ktoś ma pojęcie, to się na nie trzeba być fachowcem, trzeba trochę filmów pooglądać. Propolis się zrobi tylko na alkoholu. Tam 100% kto zrobi, to za mocne 90%, ale musi być 70, 65, 80. Na flaszkę spirytusu się szklankę wody, raczej wody. Ja wody nie dolewam, wódki dolewam i 100% wychodzi spirytus. A jak ja słyszałem tam jeden cwaniaka, no to nagraj film i pokaż, jak robisz spirytus, ale czy spirytus propolis bez alkoholu, nie, nie wiem, jak jesteś lepszy, cwanszy, mądrzejszy, to pokaż. Wszystkie, pokaż mnie pierwszy lepszy, jak rozwoży gołębie, jak ma kał, to mu 100 euro dam, albo dwa najlepsze moje gołębie. Wszystkie się chwalą, jak pokażę taki kał. Pozdrawiam, dobry lot.